Pojawiły się dwa nowe tokeny Cyber oraz SEI w launchpoolu, który właśnie wystartował na giełdzie Binance, ale to, co nas najbardziej interesuje, dotyczy tokena SEI, więc oprócz tego, że opowiem Wam, jak korzystać z launchpoolu na giełdzie Binance, zastanowimy się również, czy wciąż możemy liczyć na potencjalny airdrop na sieci SEI Network. Zapraszam do oglądania. Na początku jednak tradycyjnie witam Was na kanale Kryptopodróży, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz link do giełdy Binance, który będzie uprawniał Cię do zniżki 10% na korzystanie z tej giełdy dożywotnio, no a dzięki czemu będziesz mógł również brać udział właśnie w takich akcjach jak Launchpool czy też Launchpad na tej giełdzie. No i oczywiście śmiało możesz traktować to jako reklamę i całe nagranie jako sponsorowane. Zaczynajmy. Tak jak już wspomniałem na początku, na giełdzie Binance wystartowały właśnie dwa launchpoole, które potrwają 29 dni i 15 godzin, czyli prawie 30 dni mamy na to, aby farmić tutaj nasze tokeny. A jakie? Jest tu m.in. stablecoin TUSD oraz BNB, a więc jeżeli macie na giełdzie BNB czy też stablecoiny inne jak USDC czy też USDT i jeżeli chcecie farmić, możecie sobie je zamienić właśnie do TUSD i tutaj wrzucić do jednej z pól, albo aby farmić token Cyber, albo aby farmić token SEI. Ja wrzuciłem na początek swoje tokeny BNB tutaj na próbę, aby zobaczyć, w jakiej ilości SEI będzie mi się pojawiać. Jak do tej pory przez niecałą godzinę wyfarmiłem 0.28, a jeżeli chodzi o odbiór tych nagród, które tutaj widzicie, możemy kliknąć sobie w tym miejscu i tutaj zbieramy takie nagrody. Sam token, jak Wam powiedziałem na Twitterze, ma pojawić się, już Wam mówię, dokładnie 15 sierpnia na giełdzie Binance, tak więc możemy teraz spokojnie farmić aż do 15, zbierać te tokeny SEI przykładowo. Na 15, jak się pojawi na giełdzie, mamy możliwość ewentualnie sprzedać je właśnie do par BTC, USDT czy też BNB. Samo farmienie tutaj, jeżeli chodzi o launchpool na giełdzie Binance, nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Jeżeli chodzi o nasze tokeny, które wrzuciliśmy tutaj do tej puli, oczywiście jest ryzyko związane z tym, że na giełdzie Binance trzymamy swoje kryptowaluty, no ale to myślę, że wiecie, ogólnie na giełdach swoich krypto nie trzymamy, jeżeli z nich nie korzystamy, a to jest jedna z akcji, w których takie krypto musimy jednak wykorzystać, aby móc wziąć w tym udział, więc mam nadzieję, że ryzyko znacie. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o same tokeny, które tutaj wrzucimy, to na 100% wyciągniemy po zakończonej akcji lub w dowolnym momencie taką samą ilość. Możemy zrezygnować, klikając sobie w tym miejscu, następnie klikamy wykup, podajemy ilość, jaką chcemy wykupić lub klikamy max i dajemy wykup. Tokeny automatycznie mamy na koncie i możemy robić z nimi co chcemy. Jeżeli chcemy stake'ować, identyczna sytuacja, klikamy stake'uj, ilość tokenów i klikamy stake. Odbieramy nagrody również sobie w tym miejscu i zobaczymy, ile finalnie tych tokenów uda mi się wyfarmić. No a 15, tak jak wspomniałem, gdzie ja to mam tutaj, dowiemy się o 12 UTC, czyli o 14 czasu polskiego, jaką cenę osiągnie token SEI. Supply tokena SEI to jest 10 miliardów. Jeżeli chodzi o launchpool, to 3% tego supply właśnie jest przeznaczony na nagrody w tym launchpoolu, czyli 300 milionów tokenów SEI. No i więcej informacji również możecie sobie znaleźć tutaj w tym artykule. Tak więc jeżeli chodzi o korzystanie z tych launchpooli, myślę, że wiecie, jak to działa. Już nieraz w niejednym filmie Wam tłumaczyłem, zresztą to jest banalnie proste, jak ja mówię, wystarczy wybrać pulę, która nas interesuje. Jeżeli mamy dany token, przykładowo TUSD, klikamy stake, no i później sobie stake'ujemy takie tokeny, aby otrzymywać nagrody właśnie w danym tokenie, zarówno Cyber, jak i SEI. Ja wybrałem SEI i mam nadzieję, że jakąś fajną ilość uda mi się tu wyfarmić, która będzie warta parę groszy. No ale wracając do informacji, którą Wam wczoraj podałem, właśnie wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że SEI pojawi się w launchpoolu na giełdzie Binance. Zadałem takie specyficzne pytanie, które przyciąga uwagę, nie ukrywajmy, czy ja dobrze rozumiem, że z kolejnego airdropu Nici, i już Wam odpowiadam, co ja o tym myślę. Jeżeli chodzi o to, że token SEI pojawił się w launchpoolu, mamy możliwość go farmić tutaj na giełdzie Binance, to nie musi jednoznacznie i jednocześnie oznaczać tego, że airdropu od SEI Network nie będzie. Jak widzicie, zresztą jest to tylko 3% supply, a sama sieć SEI Network, czy też jej twórcy, nie potwierdzi, a nie zaprzeczyli, czy taki airdrop będzie miał miejsce. Ale jeżeli mówimy o fundacji SEI, ujawniła ona jakiś czas temu, że airdrop dla zaangażowanych użytkowników może się tutaj pojawić. Jeżeli chodzi o ilość tokenów, która w takim airdropie może nam się należeć, wynosi on 1% całkowitej podaży SEI, czyli daje nam to 100 milionów tokenów w airdropie dla uczestników programu, tak jak mówię, sieci testowej, którzy po prostu przyczynili się do rozwoju sieci. Wiecie dobrze, jeżeli subskrybujecie mój kanał, że wielokrotnie Wam pokazywałem filmy, w których wykonywaliśmy akcje właśnie pod ten potencjalny airdrop, który ma właśnie wnosić 1% supply, oczywiście wierząc tym słowom, które padły od fundacji SEI, a więc to, że token pojawił się tutaj na platformie Binance w launchpoolu, nie musi oznaczać jednocześnie, w mojej przynajmniej opinii, że takiego airdropu nie będzie. Oczywiście nie ma się co nastawiać ani na nie, ani na tak, po prostu robić swoje, tak jak zawsze Wam powtarzam, wykonywać wszystkie możliwe akcje, zwłaszcza na sieci testowej, gdzie nie ponosimy żadnego ryzyka, bo po prostu nie musimy angażować swojego kapitału na żadne fee, jedynie to nasz czas, który musimy tutaj przeznaczyć. Oczywiście niektóre profile podają różne informacje, jak tego typu SEI Mainnet oraz Token Release, a w tym airdrop pojawi się
niedługo. Trzeba na to patrzeć, tak jak mówię, z przymrużeniem oka, natomiast ja bym jeszcze tutaj nie zamykał drzwi przed airdropem od Say Network. Już abstrahując od tego, jaką osiągnieć cenę Say Network po starcie, ile takich tokenów dostaniemy, to w mojej opinii ten airdrop raczej się powinien pojawić. Oczywiście to jeszcze raz powtarzam, nie są to żadne potwierdzone informacje. Bazuję tylko na tym, co już do tej pory zostało wypuszczone w sieci, na tym, co zrobiliśmy w tym kierunku, aby taki airdrop ewentualnie otrzymać. Zrobiliśmy maksymalną ilość zadań, którą można było zrobić i teraz tylko pozostaje nam czekać, a w międzyczasie właśnie możemy korzystać tutaj z launch poolu i starać się właśnie generować takie zyski. Jeżeli pytacie, czy kupiłbym tokeny BNB po to, aby farmić SEI, odpowiedź brzmi nie. A dlaczego? Ponieważ dzisiaj kupując BNB nie mamy pewności, że za miesiąc jego cena będzie identyczna. Może być tak, że spadnie o 50% i my wówczas wyciągniemy dużo mniej kasy, bo stracimy na samym kursie tokena BNB. Natomiast w przypadku takich par jak TUSD, gdzie tutaj jest stablecoin, który trzyma wartość dolara 1 do 1, więc jeżeli mam takie dolary, które i tak trzymam na giełdzie, więc tutaj ryzyko jest żadne, no to można wówczas korzystać i dać sobie szansę właśnie na farmienie tokena SEI, czy też jak to woli Cyber. No ale jeszcze raz zaznaczę, dla czepialskich jest to opcja dla osób, które i tak, podkreślam, i tak trzymają swoje krypto na giełdzie, nie przesyłają je na zewnętrzne portfele, ufają danej giełdzie na tyle, aby tam swoje środki przechowywać, więc jeżeli już je tam macie, no to tutaj nie ma żadnego problemu, aby dać im zarabiać na siebie przez kolejne 30 dni. Oczywiście polecam Wam obserwować konto Say Network, jeżeli jakiś update się pojawi odnośnie airdropa czy innych akcji na innych giełdach, no to będziecie na bieżąco, lub wystarczy obserwować moje konto, na którym również takie informacje na bieżąco Wam przekazuję. I przy okazji, jak już tutaj jesteśmy na moim koncie, przypominam Wam o tym, abyście sobie obejrzeli ostatni Crypto News, w którym pokazałem Wam, w jaki sposób można postarać się o 2 bilety na The Weeknd. Nie mylić z tym polskim zespołem. No ale jeżeli ktoś choć trochę słucha muzyki, nawet przypadkowo w radiu, jadąc samochodem do sklepu, to myślę, że przeboje tego artysty na pewno kojarzy. Zobaczcie sobie film, skomentujcie post, podajcie dalej, zostawcie serduszko i dajcie sobie szansę, bo już dzisiaj, pod koniec dnia, wybiorę najlepszy, czy też najciekawszy komentarz. Zwróćcie sobie również uwagę na pozostałe akcje, które Wam tutaj podaję. Jest tego naprawdę multum do zrobienia, w tym na sieci Starknet, Polygon ZK AVM. Naprawdę od ostatniego CryptoNews tych informacji jest całkiem sporo. No tak jak mówię, nie zawsze mam czas nagrać tego typu film, aby Wam je przekazywać, więc bądźcie albo na grupie telegramowej Kryptopoduże Info, albo właśnie tutaj, aby takich informacji nie przeoczyć. Działamy na Starknet, działamy na ZK AVM. W tym przypadku jest to druga misja, drugi tydzień. 6. Podałem Wam również informacje o airdropie tokena ARB, czyli Arbitrum od RDNT Capital. Sprawdźcie, może Wy również dostaliście jakieś tokeny. No i tutaj możemy zapisać się na waitlistę Nansen, która może w przyszłości da nam jakieś profity w postaci airdropu. Nie ma gwarancji, ale ja działam, bo nie lubię tracić czasu na marudzenie, tylko wykonuję akcję, zapominam i czekam na ewentualne profity. Tak więc działamy sobie. Jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć tokenomię, to Wam mogę pokazać, bo zapomniałem. Oczywiście mowa o tokenie SEI. Ecosystem Reserve 48%, Private Sell Investors 20%, Team 20%, Fundacja 9%. No i to właśnie o tej fundacji mówiłem, jeżeli chodzi o ten jeden obiecany procent w postaci airdrop. Czyli może być tak, że właśnie od nich dostaniemy ten 1% z ich 9%, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No i Binance Launchpad 3%, także wszystko transparentnie podane, pozostaje nam jedynie czekać. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wy się nastawiacie do tej akcji, czy uważacie, że dostaniemy jakiś airdrop, a jeżeli tak, to czy da nam on realnie zarobić jakieś pieniądze. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli widzicie tego typu informacje od randomowych osób, jak w tym przypadku, że alokacja tokena dla Sailors będzie to 800 SEI, dla zweryfikowanych Sailors, czyli tych osób, które zweryfikowały sobie Discord, o tym też na pewno już wiecie, bo Wam o tym mówiłem, przypominałem Wam, że możemy się weryfikować na Discord SEI, bo ponoć za to właśnie również dostaniemy airdrop, no to tutaj to konto podało 3650 sztuk tokenów SEI, no i nie wiem skąd, ale podał cenę 4,7 na Bybit, że taką cenę osiągnie po wejściu, no a jeżeli otrzymamy 3650 tokenów, no to ich wartość to będzie 17155 dolarów, a jeżeli taką, no to 3760 dolarów. Ja oczywiście w takie bajki nie wierzę, zresztą nie jest to nawet wróżenie z fusów, bo tak naprawdę nie da się przewidzieć ceny SEI Network w tym przypadku. Tych tokenów jest naprawdę całkiem sporo, więc nie uważam, żeby po starcie ten token miał być warty 4 dolary, no ale oczywiście w świecie krypto wszystko jest możliwe, więc nie wykluczam takiej opcji. Natomiast jeszcze raz Wam powtarzam, takich randomowych osób nie ma co słuchać. Szukajcie informacji tylko na oryginalnych, na oficjalnych profilach, które nie puszczają tego typu newsów, które Wam pokazałem tylko po to, aby zwiększyć zasięgi, aby zbudować hype wokół swojego profilu, swojej osoby. Ja takich praktyk nie uznaję, nie lubię, no ale każdy postępuje jak uważa. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe i co najważniejsze interesujące. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No i ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.